Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko.pl94, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym podręczniku broni z gry Assassin's Creed Freedom Cry. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się ostatnią maczetą. Maczety, czyli dużego noża, można używać zarówno jako narzędzia, jak i broni, a długość jej ostrza może być bardzo zróżnicowana. Maczety często służyły do przedzierania się przez gęste zarośla, przecinania roślin, ścinania trzciny cukrowej i krojenia owoców. Były też bardzo wygodną bronią, bo ze względu na szerokie zastosowanie znajdowały się na każdej plantacji. I zajmiemy się w dzisiejszym materiale już ostatnią, jak powiedziałem, a więc jest to majańska maczeta, zdobywana poprzez eksplorację Karaibów. Złota maczeta z dawnych czasów, równie skuteczna co tajemnicza. Prędkość, kombinacja oraz uszkodzenie 5. We wszystkich tych statystykach, jak widzicie, mamy maksymalny poziom i można powiedzieć, że jest to po prostu najlepsza broń biała dostępna w grze, nie jeśli chodzi o dodatek. A więc jak widzicie zresztą, majańska maczeta ma zdecydowanie inny wygląd w porównaniu do takich, powiedzmy to takich srebrnych, połyskliwych. Ta ma ewidentnie taki bardziej złotawy kolor. Poszukałem trochę informacji i powiem wam szczerze, że nie znalazłem żadnego dowodu na to, żeby w ogóle robiono maczety ze złota, ze względu na to, że po prostu jest to kruszec taki, który no niezbyt nadaje się na broń. Jeśli ktoś wam mówi, że na przykład, nie wiem, widział złoty miecz, to prawdopodobnie widział albo złote okucia tego miecza, albo też po prostu owy miecz jest tak naprawdę tylko do wyglądania, gdyż złoto samo w sobie nie jest materiałem wytrzymałym, twardym, jest bardzo podatnym na uszkodzenia. A zwłaszcza jeśli miałaby to być broń biała, jak właśnie chociażby tutaj przedstawiona maczeta, miecz czy topór, czy jakakolwiek inna broń biała, no to bardzo szybko zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że w pierwszej bitwie, w pierwszej walce po prostu takie narzędzie się złamało, gdyby było wykonane ze złota. Ale jako że to jest gra, to tutaj oczywiście fantazja twórców może sobie na to pozwolić. Maczeta jest po prostu najlepszą z broni białej. Jest zdobywana poprzez eksplorację Karaibów i możemy znaleźć w takich miejscach jak chociażby Kryjówka Maronów, Scafell Island, do tego Cumberland Bay czy Fort Matthias. Natomiast w pozostałych, jak zresztą widzicie, są takie rzeczy bardziej typowo, których po prostu możemy znaleźć coś innego. Tak więc nie jest to, że faktycznie musi to tam być. I cóż, maczeta sama w sobie jest, jest gry, tak? Wygląda sami zresztą, widzicie jak. I co, nie pozostaje mi nic innego, tylko pokazać wam, jak ona się sprawuje w walce i w następnym materiale przejdziemy po prostu do ostatniej broni białej dostępnej w grze. Tak więc to tyle, dzięki serdeczne za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa pa!